Dzień dobry, wita się dzisiaj z Wami Alicja Ignaszak z Advestor Premium House. Słuchajcie, ja mam przyjemność dzisiaj gościć Was we własnym domu. Sytuacja na świecie, która aktualnie panuje, mam na myśli koronawirusa, spowodowała, że od jakiegoś czasu pracujemy zdalnie z naszych domów. No i wykorzystując ten czas, nagrywamy dla Was poradniki, odcinki dotyczące nieruchomości oraz pracy agenta nieruchomości. Co myślę, że będzie teraz w obecnych, nadchodzących czasach bardzo istotne, patrząc na to, co gospodarczo może się wydarzyć, popyt na nieruchomości może spaść, więc samo zrobienie zdjęć i wystawienie ich na przykładowo Lixa może już nie być na tyle skuteczne i nie przyniesie nam jakby pożądanych rezultatów. Także myślę, że teraz dobry agent nieruchomości zdecydowanie będzie w cenie. Stąd też mój dzisiejszy odcinek, to już trzeci odcinek z tej serii, który nagrywamy, będzie dotyczył tego, jak wybrać właśnie tego dobrego, skutecznego agenta nieruchomości, no i jak przede wszystkim go w ogóle szukać, jak go znaleźć. Pragnę zacząć od tego, słuchajcie, żeby to nie był przypadek, żeby agent nieruchomości to nie była przypadkowa osoba, która gdzieś tam Wam się nawinie, tylko żeby to była osoba, której będziecie w stanie zaufać, która będzie przez Was zweryfikowana. Także zróbcie przede wszystkim research. Myślę, że warto popytać sąsiadów, znajomych, rodzinę, czy współpracowali z jakimś agentem nieruchomości, czy znają kogoś, kogo będą w stanie Wam polecić. I jeśli tak, myślę, że warto skorzystać, spotkać się z takim agentem. A jeśli powiedzą, że coś było nie tak w tej współpracy, to również warto dopytać co, bo wówczas pozwoli Wam jakby oszczędzić tych zawodów, które gdzieś tam właśnie przyjaciele, znajomi podczas współpracy z agentem napotkali. Także przede wszystkim research i weryfikacja tego, czy wśród Waszych znajomych osób jest ktoś, kogo będą w stanie Wam polecić. No i tak naprawdę, słuchajcie, w dobie internetu jesteśmy w stanie bardzo łatwo tego agenta sobie zweryfikować i to biuro, z którym planujemy podjąć współpracę. Także ja gorąco zachęcam, żeby wejść sobie na stronę internetową, zobaczyć, jak prezentują się te oferty, które to biuro nieruchomości ma. Wówczas zobaczycie, w jaki sposób tak naprawdę Wasza oferta będzie wyglądać i czy to jest spójne z tym, czego Wy oczekujecie. Wejdźcie również na Facebooka, na Instagram danego biura, czy też danego konkretnego agenta. Zobaczycie wówczas, na ile oni są zaangażowani, w jaki sposób działają, czy wykorzystują media społecznościowe do promowania swoich ofert nieruchomości. Tam również bardzo często są opinie klientów, które również warto przeczytać i zweryfikować, co daje Wam tak naprawdę miarodajny efekt tego, jak to biuro działa i czy warto się z nim spotkać. No i właśnie mówiąc tutaj o spotkaniu, myślę, że warto z takim agentem, z takim człowiekiem się spotkać i porozmawiać, nie załatwiać tego przez telefon. No w aktualnych czasach, gdzie o to spotkanie trochę ciężej, mamy możliwość skorzystania z wideorozmowy i do pytania takiego agenta, co tak naprawdę jest w stanie zrobić więcej niż Wy, aby sprzedać tą nieruchomość. No bo tak jak na początku wspominałam, samo zrobienie zdjęć, wystawienie powiedzmy na OLX, to potrafi tak naprawdę każdy. Także jakimi technologiami, czym on się kieruje i co stosuje w swojej pracy, żeby skutecznie sprzedać tą nieruchomość. Pierwszym takim elementem, który moim zdaniem jest bardzo ważny, to czy agent wykonuje zdjęcia samodzielnie, czy ma od tego fotografa, jak on to w ogóle widzi. Dlatego, że zdjęcia są niezwykle istotne. No, my ludzie kupujemy tak naprawdę oczami. Także to, w jaki sposób przygotowujemy tą ofertę, jak ona będzie wyglądała online, jest niesamowicie istotne. Więc bardzo ważne jest to, żeby agent miał fotografa, który stricte zajmuje się fotografowaniem wnętrz, aby pokazać, jak ta nieruchomość wygląda i żeby w jak najlepszym świetle ją tak naprawdę ukazać. No i tutaj też agent powinien Wam doradzić przed tą sesją, co warto w danej nieruchomości zmienić, żeby podnieść jej wartość. Czy odmalować ściany, czasem to są drobne rzeczy w postaci homestagingu, takiego jak poduszek, kwiatów, które gdzieś tam agent aranżuje sam, bądź też za pomocą homestagera, a często to są jakieś większe remonty, które wpłyną na to, że jesteśmy w stanie sprzedać tą nieruchomość za wyższą kwotę, jak i też sprawniej. Także dobry agent na pewno będzie w stanie Wam w ten sposób doradzić. No i kolejnym elementem, który jest teraz bardzo niezwykle w tych czasach koronawirusa istotny, to wirtualny spacer. Słuchajcie, tak naprawdę wtedy jesteśmy w stanie przejść sobie po całej nieruchomości, którą jesteśmy zainteresowani, będąc w obojętnie jakim miejscu, mając tak naprawdę tylko do dyspozycji telefon, tablet, laptop, jesteśmy w stanie już sobie dokładnie tą nieruchomość zweryfikować i obejść bez takiego kontaktu z drugą osobą, bez oglądania jej na żywo. Kolejnym elementem, który moim zdaniem bardzo dobrze uzupełnia spacer wirtualny, to jest filmik wideo. Wideo jest idealnym uzupełnieniem właśnie spaceru, dlatego że agent wówczas dopowiada o zaletach, jest w stanie skupić jakby wizję kupującego na konkretnym elemencie, pokazać konkretny element. Także wideo jest również świetnym narzędziem do promocji.
tym bardziej w czasach, gdzie dużo osób właśnie korzysta z Facebooka, z YouTube'a i no, może w ten sposób jakby obejrzeć sobie tą nieruchomość przyjemnie u siebie w mieszkaniu czy w jakimkolwiek innym miejscu, w którym się właśnie znajduje. Także dopytajcie właśnie, z jakich technologii agent korzysta i jakie technologie wykorzystuje, aby przyspieszyć i jakby tą sprzedaż nieruchomości. Możecie również, co jest bardzo fajne i istotne, dopytać takiego agenta, ile już nieruchomości tego typu sprzedał, czy sprzedawał już nieruchomości w tej lokalizacji, czy ma licencję pośrednika. To da Wam obraz na tego, na ile ten agent jest profesjonalny i na ile to, co robi, jest przypadkowe, czy też jest to ścieżka kariery, którą sobie obrał. Licencja aktualnie nie jest obowiązkowa, więc jeżeli agent ją posiada, to oznacza, że bierze sobie swoją pracę na poważnie i że zależy mu na tym, na co robi, żeby to było rzeczywiście dobre i profesjonalne. Także nie bójcie się też dopytać o to właśnie, jak te transakcje przebiegały, ile tych transakcji było, czy to jest osoba, która gdzieś tam dopiero zaczyna, jak też funkcjonuje biuro, ile osób też naprawdę skupia się nad tą konkretną ofertą. Bo tak naprawdę, jeśli wiemy, że większa ilość osób działa przy konkretnej jednej ofercie, mamy wtedy pewność, że no, co więcej mądrych głów, tym lepiej. Tak? Także też istotne jest to, czy zespołowo dana agencja działa nad jedną konkretną nieruchomością. Słuchajcie, tak naprawdę dobry agent zaoszczędza przede wszystkim to, co jest najcenniejsze, czyli Wasz czas. Dobry agent odciąży Was od wszystkich czynności związanych z daną sprzedażą nieruchomości. Wy tak naprawdę będziecie musieli pojawić się na umowach przedstępnej, czy to już finalnej, przyrzeczonej. Całą resztą zajmuje się tak naprawdę agent. Całą dokumentacją, przeprowadzaniem prezentacji, dni otwartych. Dopytajcie też o to właśnie, czy agent przeprowadza takie dni otwarte. To też jest świetna opcja promocji, sprzedaży i pomysłu na sprzedaż nieruchomości. Także to, co najcenniejsze, to czas. Właśnie w ten sposób działa agent, żebyście Wy jak najmniej byli zaangażowani w tą sprzedaż, bo to często też są emocje, które temu towarzyszą, które mogą wpłynąć na decyzje, które gdzieś tam później będziemy żałować, a agent spojrzy na to na chłodno i będzie w stanie Wam na chłodno to podpowiedzieć, jak dobrze zadziałać. Także słuchajcie, jeśli macie jakieś jeszcze pytania co do tego, jak wybrać dobrego agenta nieruchomości, jak działa taki agent, to możecie śmiało zadawać pytania w komentarzach, możecie do nas zadzwonić, skontaktować się mailowo, jak Wam jest wygodniej, my jesteśmy dla Was do dyspozycji. No i cóż, zapraszam Was na kolejną serię kolejnych odcinków, które będą się cyklicznie pojawiać na naszym YouTubie. Słuchajcie, życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego dnia, no i też zdrowych, przede wszystkim zdrowych świąt. Być może będą one inne niż wszystkie, ale myślę, że równie rodzinne i równie miłe. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia.